gościem dzisiejszego wieczoru jest pan Florian Reisauer z Austrii. Florian przywiózł do nas las. Jak on ten las widzi, to zdążyli się państwo sami zorientować. Przynajmniej bardzo ładnie pachnie lasem. Prace też są dosyć bardzo ciekawe, ponieważ w dobie dzisiejszej pikselizacji i tak dalej pracuje polaroidem. W dzisiejszych czasach fotografia czarno-biała i polaroid, nie muszę mówić, że coś się wszystko przewróciło do góry nogami. Dzisiaj to wszystko jest droższe, co kilka lat temu by się wydawało niemożliwe. To, co tu widzimy, to już jest, że tak powiem, powieleniem z galerii Mitfog w Berlinie. I pan Florian chce z tym jechać do Warszawy i do Paryża, zresztą tak jak wpisałem. W każdym bądź razie bardzo się cieszymy, że gościmy tak młodego człowieka, który jest po szkole fotograficznej w Wiedniu. I mnie się wydaje, tutaj jak rozmawialiśmy, Toruń mu się bardzo spodobał. Więc uważam, że pomimo tego, że las wszędzie może wyglądać identycznie, to jednak jest bardzo dużo różnic tam i przede wszystkim chciałam pokazać miejsce jako miejsce wyciszenia, miejsce, w którym można zapomnieć o całej rzeczywistości i miejsce, które tak naprawdę jest jeszcze niezgłębione, chociaż wszystkim się wydaje, że każdy las na świecie, chociaż jest ich tak dużo, wygląda tak samo. Zdjęcia polaroidowe są zdjęcia w technice, gdzie nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Jest to technika, która pokazuje to, co jest ważne, ale po bliższym i dogłębnym przyjrzeniu się. To jest świat kolorów wyjętych z lamusa, to jest świat kształtów, które wcale nie są ostre, dlatego moim zdaniem idealnie pasuje do tego tematu. Człowiek, który się tutaj dzisiaj wystawia, dostanie łatwą osobowość wbrew pozorom. I tak jak widać na zdjęciach, te zdjęcia są bardzo tajemnicze i nie są takie czyste formą, ani czyste kolorem. I tak samo jest z Florianem. Ta jego cała fascynacja polaroidem, moim zdaniem, stąd się wywodzi. On jest świetnym obserwatorem. Potrafi zauważyć to, czego nie potrafi zauważyć nikt inny. Tak mi się wydaje, przynajmniej znam go raczej dobrze. I tutaj można właśnie zauważyć, że jego zdjęcia, tak samo jak poprzednie realizacje Public Viewing 01, który był również w tej samej technice, opierają się na obserwacjach. On jest obserwatorem cichym, skrytym, ale z dużą dozą poczucia humoru, co też można zauważyć. Na przykład dzisiaj powiedział, że no ciekawe, co powiedzą na tą całą korę kobiety na wysokich obcasach i na pewno to będzie w pewien sposób problematyczne. Odbieram tę pracę wszystkimi zmysłami. Począwszy od zapachu, bo to jest z podłogi. Najpierw zapachniało lasem, potem ten las zobaczyłem. Na co dzień uprawiam zupełnie inną fotografię, bo jest to fotografia bliższa życiu i temu, co się wokół nas dzieje. A tutaj mam taki oddech i taka poezja z fotografii. Dlatego te zdjęcia mi się podobają. Pozwalają mi odetchnąć, jednocześnie będąc blisko tego, co lubię i co robię, czyli blisko fotografii innej i bardzo dobrze, że innej. Tutaj trzeba sobie jeszcze włączyć wyobraźnię, żeby dojrzeć ten las, dojrzeć te wszystkie elementy, bo to jest tylko taki duch na fotografii. To jeszcze duch starej techniki i dopiero wtedy, jeśli się włączy swoją wyobraźnię, można znaleźć się w tym lesie. Można na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co się zobaczyło, wciąż czując zapach, który się unosi spod nóg. Warto chociażby po to, żeby ludziom pokazać, że coś takiego istniało. To jedna rzecz. A po drugie,
póki jeszcze są materiały, kiedy cyfrowa fotografia nie zawładnęła nami kompletnie, jeszcze po nie sięgać. Rzeczywiście warto.